Dziękuję bardzo. Z naszej dyskusji jasno wynika, że są jednak takie szkoły, które chcą budować swoją markę, swój prestiż poprzez zmianę nazwy. W tych wszystkich warunkach, które mamy tutaj przedstawione w projekcie ustawy, warunek, który mówi, że żaden kierunek studiów prowadzonych przez uczelnię nie został oceniony negatywnie. Nie ma mowy w tych warunkach o tym, aby wymogi były stawiane w nieco inny sposób, że szkoły muszą mieć wysokie wyniki w nauczaniu czy wysokie dokonania w swojej dziedzinie. Szkoda, bo nie wystarczy moim zdaniem tylko mieć pozytywnej opinii. Proszę powiedzieć wobec tego, czym dyktowane były limity w liczbie studentów i w tym liczbie studentów na kierunku stacjonarnym? Co decydowało o tym? Dziękuję. Znaczy, jeśli chodzi o tę pierwszą kwestię, to jest rzeczywiście tak, że Polska Komisja Akredytacyjna może i ocenia funkcjonowanie danego kierunku na danej uczelni i związane jest to nie ze stroną osiąganych wyników, bo boję się, że gdyby oczekiwano od uczelni samych piątek, to taką szkołę przede wszystkim trzeba by od razu, no może nie zamknąć, przepraszam, ale można by mieć wątpliwości, gdy te oceny byłyby bardzo, bardzo wysokie. To chyba nie w tym leży kwestia. Natomiast Polska Komisja Akredytacyjna bada funkcjonowanie danego kierunku na danej uczelni pod kątem no, wszystkich tych wymogów, które są określone z jednej strony w ustawie, ale również określone są w tych wymaganiach dla danego tak naprawdę zdefiniowanego przez uczelnię kierunku i sprawdza się te relacje pomiędzy tym, co jest w tym zobowiązaniu, a tym, co jest realizowane, więc tu o wynikach raczej bym w tym względzie nie mówił. Natomiast jeśli chodzi o to pytanie dotyczące, przepraszam, bo... Pytałam, czym podyktowane było ustalenie limitów. Aha, już wiem, tak, oczywiście, tak, dziękuję, przepraszam, bo to chodziło o zestawienie ze sobą dwóch tak naprawdę suwaka, bo mamy sytuację, ta ustawa dotyczy w takiej samej mierze szkół publicznych, jak i niepublicznych i w związku z tym, aby nie pojawił się zarzut, że w jakikolwiek sposób wykluczamy tutaj szkoły niepubliczne, ustawiliśmy ten suwak tak, żeby najlepsze spośród tych ponad 200 miały szansę ewentualnie ubiegać się o tę właśnie możliwość używania tej nazwy Akademia Nauk Stosowanych. Dziękuję bardzo.